Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na poniedziałek, smutek z braku niewiedzy. Według 4 rozdziału 13 wiersza, jaki cel miał Paweł, pisząc 4 rozdział 13-18? Dlaczego ten fragment listu powinien być ważny dla nas dzisiaj? 4-13. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Dlaczego niektórzy wierzący z Tesaloniki smucili się, jakby nie mieli nadziei? Najpewniej działo się tak dlatego, że Paweł zbyt krótko przebywał z nimi. Zapewne apostoł uczył ich o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Na pewno mówił im także o wydarzeniach czasów końca, choć całkiem możliwe, że niezbyt dobrze to wszystko zrozumieli. Paweł nie miał czasu, by do końca wyjaśniać zagadnienia związane ze zmartwychwstaniem wierzących. Kolejnym czynnikiem mogło być pogańskie pochodzenie większości chrześcijan, do których apostoł pisał. Chociaż mistyczne religie tamtych czasów oferowały jakiś obraz zaświatów, większość pogan nie miała nadziei na życie po śmierci. Trafną ilustracją tego stanu świadomości religijnej jest fragment pewnego listu z II wieku naszej ery. Irena pozdrawia Teonofisa i Filona. Boleję i płaczę nad zmarłym, jak opłakiwałam Didymasa. Wszystko, co należało, wykonałam, podobnie jak moi domownicy, Epofrodyt i Termution i Filon, i Apoloniusz i Plantas. Jednak mimo to wobec takich rzeczy nikt nic nie jest w stanie uczynić. Pocieszajcie się nawzajem, niechaj się wam dobrze wiedzie. Jak na ironię, ten list do matki, która straciła syna, kończy się niemal identycznymi słowami, jak zawarte w 4 rozdziale 18 wierszu. Choć w swej treści list znacznie odbiega od tego, co napisał Paweł, pocieszajcie się nawzajem, choć nie ma żadnej nadziei. To właśnie napisała autorka tego listu. To zupełne przeciwieństwo przesłania Pawła do Tesaloniczan. Cel apostoła przyświecający napisaniu tego fragmentu listy jest wyrażony w kontrastowych zwrotach na początku i na końcu analizowanego tekstu. Paweł napisał, by się nie smucili, jak ci, którzy nie mają nadziei. Apostoł był pewien, że prawda o powtórnym przyjściu Jezusa da im realną podstawę do pocieszania się nawzajem w obliczu śmierci bliskich i przyjaciół. Ktoś kiedyś powiedział, wszyscy jesteśmy martwi, to tylko kwestia czasu. Z czysto ludzkiego punktu widzenia jest to prawda. Jednak z biblijnego punktu widzenia taki pogląd jest bardzo krótkowzroczny. Jaką nadzieję mamy w Chrystusie? Jak możemy czerpać z niej pociechę? Dziękuję.